Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was jeszcze halloweenowy pomysł, mimo że już chwila jest po Halloweenie. Zrobię dla Was mianowicie taki kisiel glut z oczkami halloweenowymi na bazie kleju. Tutaj mam taki klej do różnych DIY-ów. Tutaj jest płyn do soczewek kontaktowych i do tego pianka do kąpieli. To są moje główne składniki i oprócz tej pianki jeszcze mam sodę. To jest soda oczyszczona, taka kuchenna. I barwniki spożywcze i dlatego też wzięłam rękawiczki, bo kiedy będę mieszać moją masę, żeby mi się nie pofarbowały ręce, mimo że już są nieco pofarbowane właśnie z tym zielonym. Mam zielony barwnik spożywczy i zrobię pomarańczowy z czerwonego i z żółtego. Oprócz tego miseczki i dwa patyczki do mieszania, żeby właśnie nie zrobić tutaj większego bałaganu niż jest. I zacznę od kleju. Do jednej miseczki wkładam całą zawartość opakowania. I jeszcze trochę zostało i tyle. I teraz czas na sodę. Szczypta sody wystarczy i mieszamy. A teraz dodajemy piankę. Pianki dajemy mniej więcej tyle samo co kleju, taką samą objętość. I teraz parę kropel płynu do soczewek. I dalej mieszamy. Już widzicie, zmienia się konsystencja. Moja masa zgęstniała w międzyczasie od tego całego mieszania. I teraz podzielę ją na pół i drugą część przełożę do drugiej miseczki. I teraz nakładam barwniki. Jedna część będzie zielona, a drugą spróbuję zrobić pomarańczową z czerwonego i z żółtego. I teraz zakładam rękawiczki
i zagniatam. Spróbuję zrobić paralelnie lewą i prawą rękę. I po pewnym czasie moja masa przestaje farbować. Żeby uzyskać ten ładny pomarańczowy kolor, dodałam jeszcze trochę więcej czerwonego. Wcześniej ten kolor był bardziej żółty. Niestety nie udało mi się uniknąć pofarbowania i moje paluszki są zielonkawe. I teraz nakładam oczka. Na zielonym będą przezroczyste oczka, w sensie białe, nie przezroczyste. A do pomarańczowej masy dodam zielone i czerwone. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Konsystencja jest ciekawa, bo masa jest dosyć miękka, ale jednocześnie łatwo da się ją rwać. Coś w rodzaju inteligentnego ciasta. Czyli łatwo rozpada się na kawałki. Te oczka nie do końca trzymają się w tej masie. Niektóre, jak widzicie, wypadają. Jeszcze raz Wam pokażę. Bardzo łatwo rozerwać, ale jeżeli będziemy uważać i ostrożnie rozciągać, to dosyć długo da się właśnie rozciągać tą masę. Całe szczęście tych oczek nie brudzi i kiedy nam się znudzi zabawa masą, możemy te oczka wyciągnąć i użyć do czegoś innego. W każdym razie rasowa, halloweenowa masa, kisiel lub glut. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Jeśli tak jest, to będę się cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!